Jezus Maria, czemu 32 jest różowe? Narysuje to ktoś? Czemu 32 jest różowe? Czekaj, jeszcze sprawdzę nawożenie. No, wyłączę to. Nie, no nawiezione jest. Chwastem go trzeba. Róż oznacza zachwaszenie. Dobra, trafiłem na chwasz stobójczego. No ale to co, Łukasz tego nie wyskoczył wczoraj? No nie wiem, wyskoczyło na różowo całe. Tu mi nie dadzą, a tu dadzą. Dobra, chwast do pełna. Widzę, że bym musiał naprawić ten chwast. A tu nie ma triggerów. A te mi złapały ciągnik. Dobra. Do połowy. Łukasz, cyk. Szymon. Bo my z Kulfonem słonecznik odchwaściliśmy, a 32 i 33 czasu brakło. Spoko, Łukasz, przejadę. W tej grze nawet odchwaszczanie w deszcz działa. Co to jest? A który tak siał cudownie, że mi to pole zasiał pszenicą? Obok 32? No to co tam, czyli 20 kieliści wczoraj? No ładnie. To pole zniszczyli. Ech. A co ci tam posiali? Owiec czy co tu jest? Jęczmień? Nie wiem. Łukasz, Szymon. Dolem ja, a ta strona Andrew uśmiech. O. Ponajeżdżą, co kawałek wcięcie. I daj takiemu siewnik z broną aktywną. To będzie szkolenie jakieś przeprowadzać. Ale nie ma sklepu monopolowego w tej grze. A to nie taki rodzaj szkolenia mi chodziło. Łukasz, Szymon. Nożyczki i zwytnie. Ale oszusty. Wiesz, że mimo, że widać tę animację rozprysku środka szeroko, to chwasty są usuwane tylko bezpośrednio pod sztycą. No to wczoraj kupiłem właśnie. Już to mogli ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Wtedy by był nawet sens podnosić tą szpicę, nie? Bo wtedy by się żeleje. No. A tu mają na ciebie wylane. No i tylko w błąd wprowadzę, no bo wizualnie widzę, że mi sięga, nie sięga. A animacja jest taka, że jest nieprzeźroczysta praktycznie.
Chyba ktoś chciał naprawić i spieprzył. Odnoszę takie wrażenie. Może Jans niech swoje pomysły zachowa dla siebie. Chillowo to wygląda. Masz tu pryskasz, ale tak naprawdę to pryskasz tylko dotąd. Najlepsza jest opcja, jak nie wyłączysz tego. Jak co? Przerwało cię. Jak nie wyłączysz odpytywacza, to zaczniesz go składać. A tego motywu jeszcze nie sprawdzałem. Wtedy ten opryt się tak fajnie zaczyna składać, wiesz, z tymi lampami. Zajebiście widać jego dwuwymiarowość. Znaczy to już teraz widać, że on jest dwuwymiarowy, że to są po prostu kafelki nałożone. Ja wiem, ale jak wiesz, jak kamerą nie kręcisz teraz, to jeszcze no, to tak gdzieś to się gubi. Nie do końca to widzisz, nie? Ale jak go zaczynasz składać, to one się, wiesz, składają się, ta grafika tego tak samo jak te sztyce, nie? Ci panie, chuj. Z tego Jansa się robi wulgarny. Zmuszają do przeklinania. Ile tam tego zboża będziesz miał do skoszenia? Wiesz, ile tego będzie mniej więcej? Stawiam na jakieś 20 ton, 30. Po pierwsze, nie jest zaorane. Chyba nie jest odkwaszony i tak dalej, bo tam już było gotowe do zbioru, nic z tym nie mogłem zrobić. A może było nawet odkwaszone, nawiezione, nie pamiętam. Ale bynajmniej tam 20 coś, koło 30 wziąłem pszenicy, także myślę, że a tam jest soja, to będzie koło 20. Joskin w zupełności starczy. Zawsze jeszcze mogę w kombajnie przywieźć. O, idzie ten od specjalistycznego siania. Gdzie? A, odpalił konsolę. To mnie jeszcze nie pokazało, że dołącza. A ja mam powiadomienia ustawione jak ten przechodzi w online. Ja wyłączyłem powiadomienia, żeby to wszystko nie wywalało na ekranie. Przeol, podkreślenie. Takie pytanie, mając VIP, nie mam moderatora, to zamierzone? Puszczenie oka, wyszczerzone zęby i roześmiane oczy. Dlatego zamierzone, że VIP jest VIP-em. Jest to, mam ograniczoną ilość tych diamentów, które mogę przydzielić.
Masz praktycznie te same uprawnienia co moderator, poza tym, że nie możesz nakładać kar na użytkowników czatu. Czyli możesz wklejać linki, nie masz ograniczenia czasowego w pisaniu. Myślałem, że to bardziej wyróżni twoją osobę. Bo de facto moderator nakłada jakieś tam obowiązki, a tutaj same przywileje. Twitch tak sobie wymyślił, że nie można tych funkcji mieć jednocześnie. Ze względu na osiągnięcie jakiś tam próg czegoś, dostałem 10, 20 tych diamentów, tych VIP-ów, które mogę przydzielić. Także diamenty też zostały zweryfikowane i rozdane według uznania. Szeol, podkreślenie. Seems good. Także mam nadzieję, Szeol, że bez urazy. Bynajmniej nie miałem takiego zamiaru. Wręcz robiłem to w przekonaniu, że VIP bardziej jest takim wyróżniającym. Dobra. A właśnie, miałem złożyć to z... Szeol, podkreślenie. Spoko, mnie pasi, tylko pytam, bo nie wiedziałem, co to puszczenie oka. Ty nie wiedziałeś opcji Twitcha? No co ty? Jeszcze jesteś master na tym. Kulfon, a jak ci się to złożyło, opryskiwacz z włączonym opryskiem? Normalnie, nie wyłączasz oprysku i dajesz złóż. No, i wyłączył się. No, ale dopiero w trakcie składania. No. A no, faktoza. Dwie sekundy jeszcze prysko. Dobra. A co w ogóle robisz, bo już zapomniałem. Ja tam Joskina podstawiłem na to pole, przy okazji kombajnem do drewna się musiałem ściągnąć z żywopłotu. A jaki miałem kombajn do drewna? Szeol, podkreślenie. No, ale nie interesowałem się nigdy tymi oznaczeniami i rangami. Szeol, podkreślenie. ZW. Spoko, Szeol. A Ponsar władowałeś na ten... To co, chyba podkręcę jeszcze te 20 minut i idziemy spać, nie? To... Bo nie ma co robić.
Ostatnio była duża akcja sprzedażowa. Magazyny prawie puste. 40 ton to jest nic. Ale tą zmianę czasu mogliby dać gdzieś indziej, a nie w tym menu. To przyspieszenie i zwalnianie. Za daleko tam. Sen, błogi sen. Nie zrobili. To by niezłą to książkę napisał. 2400 za biogazownię? Ile sprzedałeś tej kiszonki ostatnio? 4 tony. A po ile cena? 600. No to tak jak w mordę strzelił. Aha, rzepak, czyli ty mamy. Ty, to tak jak w mordę strzelił, nie? No, no idealnie równo. 400 też tam było. No bo ja też tam miałem z drobnymi, no. Tam może, nie wiem, to 4300, 30, 60. Czyli naprawili, tak jak powiedzieli. Tak. Trzeba poczekać na chłopaków i się zgadać, co robimy z tą biogazownią w takim razie. A co ty tam robisz? Prawo sobie tak prosił. Okej, to ja se będę kosił tamte pola. Ciekawe, gdzie jest pług dwumetrowy, chyba na, tam na betonie. Co Łukasz dawał tam coś znać? Czy będzie kupował tego Spintires, czy nie? Będzie. Promocja jest teraz. Ta wersja razem z Amerykanem, nie? Jest po 84 zł. Za Amerykana wczoraj 10 euro dałem. No tak, ale to i tak ci taniej wyszło niż za 80 kupić podstawę z Amerykanem, nie? No, no wiadomo. To jest dla tych, co nie mają nic. O, ja to kupowałem za 30 euro chyba. Na samym początku ja kupowałem. Na początku, jak to się w sklepie pojawiło. 160 zł? 140? Jakoś tak. No, 3 dychy albo 4 dychy, coś takiego, nie pamiętam teraz. Kupujesz w jakichś dziwnych sklepach, to masz tam po angielsku. Ty kupujesz w dziwnych sklepach, masz po angielsku. No, tam dziwny. Holenderską lokację mam, to wiesz. Że ty tak na stałe? No. Chociaż i tak teraz... Można zmienić chyba, nie? Czasu. A, może zmienić lokację, tylko że wtedy ci się zmienia cena i opcje co do płatności ci się też zmieniają. A jak płacisz na przykład PayPalem w Polsce, to PayPala też musisz mieć polskiego.
No tak, czyli problem. Opcja przewalutowania na PayPalu działa tutaj w PS Store. Ale jest stronka taka G2A, gdzie ja sobie mogę polski kod tam powiedzmy za 100 zł kupić, płacąc tutaj też przelewem bankowym i mam go od razu, nie? Aha. Taką transakcją błyskawiczną. I myślę sobie właśnie założyć jedno konto jeszcze na polską lokację i na nim mieć plusa i tam sobie robić zakupy, nie? Ja wtedy, jak jest opcja właśnie na polski język, no to kupując tutaj w tym holenderskim sklepie nie ma tej opcji w ogóle, nie? Do farminga też masz po angielsku? Nie, farminga mam po polsku, bo w farmingu jest polska. Ta wersja tutaj była dostępna... Aha, w pakiecie, tak? Tak jakby w jednej paczce był angielski, polski. No, dokładnie. Tak, no bo czasami robią takie dystrybucje dedykowane tam na ileś języków, na ileś krajów. No, tak samo jak chcesz pełną wersję kinową, dźwiękową, nie? Spidermana sobie ostatnio kupiłem w Polsce na płycie. No to mam go po polsku całego, jeżeli bym go kupił przez PS Store na holenderskim, to polskiej wersji by nie było. Bo te kinówki, one dość więcej zajmują i wiesz, na polski rynek pudełka puszczają z polskim dźwiękiem i angielskim. A w Holandii masz angielski i holenderski, nie? Bo angielski jest zawsze praktycznie. Temu właśnie chcę... To ty Spidermana masz? No mam Spidermana i zacząłem chyba ze 3 razy w niego grać. I na tym się akcja Spiderman zakończyła. Aha. Znaczy ja mam z tytułu tego, że Szymek chciał. Całkiem fajny, ale też jeszcze grałem wtedy w Red Dead, a Red Dead jeszcze nie skończyłem w ogóle. Wiedźmina trójki nie skończyłem. No ja też. Wieśka nie skończyłem. Ten farming Reda fabułę skończyłem. A tu teraz jeszcze The Hunter, Mad Runner. Farming przede wszystkim. Nie, do The Huntera ja muszę odpalić się jakoś, bo tam mam już kasę na spluwę to. Największą. No akurat na żubry to się przyda, na bawoły. Możemy pograć dzisiaj w 10 w tego farminga, a później Huntera odpalić jeszcze, nie? W sumie ja można. Ten humanitarny, nie zabijajcie zwierząt, tak? Ale to przecież jaja se robiłem. Wiem. No, ty się mówię, nie pojawia. Grać i ten. I nie spodobało mi się to, że tam jedną sarnę zastrzeliłem. Tą, którą tam na samym początku ci praktycznie wystawiają. A później łaziłem, nic nie mogłem spotkać, no to mówię, dobra, nie, no to co innego, no i to nie tyle. Nie, no tam trzeba znaleźć lokację, wiesz? Gdzie te zwierzęta się pojawiają i kiedy? No ostatnio jak z wami grałem, to właśnie tak jak poszedłem tam dalej, koło tego takiego jeziorka jednego, to tam przyczaiłem, że tam dość często te się zwierzaki pojawiały. I kawałek odszedłem, przyszedłem znowu i zaś były jakieś także. No to tak samo było tam, jak ja szedłem do tych żubrów od strony tego najbliższego domku, obozu. I tam cały czas, co się ruszyłem, to te Daniela. I do tego multum tam latało. Tylko, że Daniela to trzeba z daleka uwalić, bo strasznie płochliwy.
Wiesz co, chyba tak optymistycznie ci podałem, bo ja tutaj z tego mniejszego pola będę miał może 5,5 tony. To może przyczepa nie będzie potrzebna? Nie, no bo tamto jest większe, a ma mały kombajn. A on to tylko dychę mieści. Że przy tych polach to trzeba się zastanowić, czy czasami tego John Deere'a nie wymieni się do małego. Coś większego. Tu będzie kolejne duże pole. Za kombinację znowu online się pojawił. Pole restartował? Czy farming wykrzaczył na dzień dobry? Nie wiem. Sheol albo Heniu. Któryś nawijał, że ludzie, czy u mnie ten coś się dzieje z farmingiem, bo ludzie różnie zgłaszają, że ta łata coś popsuła. Tego się co? Można było spodziewać po patrzu do farminga. Nie, że coś naprawi. No ty, a pamiętasz pierwszą łatę? Nie bardzo. Przecież dwa dni później była aktualizacja. Bo wywalili 2K. Czarne plamy były na teksturach. Stream Element. Sheol podkreślenie oglądał a kanał Sneak Life przez 4 days 12 hours. Sheol, to ty pytałeś się o te uszkodzenie, czy coś się łata uszkodziła? Czy to Heniu? Sheol, podkreślenie. Ja nie... Może Heniu. No to Heniu w takim razie. No pierwsza łata to tam by jakieś właśnie 2K rozwalone, nie? Tekstury gdzieś tam nie wyświetlało. Henik Sadownik. Ja. Nie ma co dużo mówić, no po prostu mają chłopaki ten talent z tego, że ja tam mają tyle, no. No mają, jest to zajebisty. Do knocenia. Zresztą, no gry nie są idealne. Nie ma gier idealnych. No to wiadomo, nie? Przecież na przykład ten Mad Runner też mógłby być lepszy. Troszkę więcej ekonomii wprowadzić, że musisz, nie wiem, te maszyny nie dość, że naprawiać, to zarabiać na nie. Jakieś zlecenia na większe dostawy i masz już całkiem grę na, nie wiem, setki godzin. Właśnie. Choćby sama opcja, żebyś sobie mógł ustawić, ile kłód trzeba dowieść. By była fajnym rozwiązaniem, bo jak się w czwórkę gra, to po te 8 kłód do... dwóch tartaków wcale nie jest długo grać, nie trzeba, no. No wiem. Chwila, moment i masz pogrzeb. Sheol, podkreślenie. Oni po prostu mają genialną ekipę do testowania, tarza się ze śmiechu. No przecież występowali Sheol chłopaki, nie? W tych streamach reklamowych, promujących. Z działu QA. Ja myślałem, że to chodziło o pytania i odpowiedzi, a okazało się, że to jest Quality Assistant czy coś tam.
kurde. No. Jakiś tam, kurde, menadżer, nie wiem, kierownik jakości. Heniek Sadownik. Ludziom po lacie przy nagrywaniu FPS z 50 do 20 spadają. Tak, to jest prawda. Laguje się ta gra niesamowicie. Klatkuje. Dużo bardziej niż 17. W 17 takie klatki to było jak żebym nawalił pół pola tego palet z wełną, ewentualnie jak całe wielkie pole, a dokładniej las, ścięliśmy pącem do załadunku i te kłody wszystkie leżały. To wtedy tam mieliśmy kłopoty, były lagi, przycinki. Przeol podkreślenie. Rekrutacja do tego działu też była, ale chyba brak kompetentnych ludzi. Tak, ale tam było też na pracownika i na kierownika tego działu. Czy to tak hucznie nazwane działem? Ja przypuszczam, że to był jeden i jedyny pracownik tego działu. Ten młody łepek, który występował. To wtedy nic dziwnego, no bo ile jedna osoba może mieć pomysłów na wykonanie jakiejś czynności, tak, żeby sprawdzić. Szukali pracowników do tego działu, czy jak? Przeol podkreślenie. Tak. To nie był Polak? To wcale mnie się nie zdziwił, jakby ten młody łepek był pierwszy. Nie, to nie był Polak, to był Niemiec. Nie mówię Polak, sam mówię, wcale mnie się nie zdziwił, jak on by był pierwszy. Ja nie wiem, czym on się wcześniej zajmował, ale bynajmniej tam... Nie pamiętam, on coś tam o sobie opowiadał. Szeru się pytał, czy to był Polak. Ale mówił coś tam właśnie, on wspominał chyba, że mają tam Polaków. Z Niemcami to jest podobnie jak z Holendrami, nie? Chcesz coś zrobić po swojemu, nie? To się robi po ichniemu, bo tak dziadek wymyślił. A jak ci to nie idzie, bo to jest temper rozwiązanie i po prostu cię to denerwuje do tego stopnia, że się nie da robić szybciej albo cokolwiek w tym stylu, a to bo Polak jest głupi, no i już. Aha. Czyli oni zawsze rację mają. A kiedyś, ziomek kiedyś na szklarni poszedł robić, gerbery zbierać, nie? Aha. I taką rajkę z gerberami, to masz 150 metrów gdzieś długości. No i z dobrej rajki, no nie wiem, w jedną stronę jak idziesz, to masz gdzieś około 60 kg kwiatów, nie? System był taki u nich na szklarni, że trzeba było przejść 50 metrów, wszystkie te kwiaty układać sobie na jedną rękę i dopiero po 50 metrach mogłeś to włożyć do wiaderka, taką wiesz, w jedną wielką pęgę gerberów, nie? Ale zawsze nauczeni, że wiesz, ile ci się w garści zmieści, szybko do wiaderka idziesz dalej. Przede wszystkim nie nosisz tego wszystkiego jak debil, nie? No, no i też przylatuje szef, że nie, tu się tak robi, nie? To jest najszybszy sposób, nie? A ziomek mu mówi, dobra, to ja zacznę tutaj i zacznij w rajce obok, zobaczymy, kto będzie pierwszy przy szybie, nie? Nie, bo tak dziadek wymyślił, jak mu nie pasuje, to ma iść do domu. No. Czyli nieważne jak, ale ma być tak, jak on sobie wymyślił. No dokładnie, nie? No oni tak mają, nie? No bo że się śmieją, że Polacy dużo piją, bo te ile oni chleją, to jest masakra, nie? Tylko że fakt faktem, oni jak się nachlają, to siedzą w domu, a nie łażą i wiesz, nie robią żadnych
awantur czy czegoś. Oni siedzą nawaleni w domu i tyle, i nikt nie widzi, nie? I dlatego nikt nie wie, że piją. Oni... No właśnie, ale to co oni potrafią wypić, to tu, foty. Ale to z tymi Gerberami, to mi się przypomniał ten kawał o... bardzo genialnej, wydajnej pracownicy, blondynce, którą zatrudnili do malowania pasów. No, dokładnie. Jednego dnia tam walnęła 4 km, drugiego dnia już tylko ten... 2, trzeciego 1. Ale dlaczego to tak? No bo do wiaderka coraz dalej. No. Nikt nie powiedział, żeby wziąć wiaderko ze sobą. Ale no wiesz, normalny szef, nie mówię już teraz niekoniecznie jaka tam narodowość, widzi, że coś ci idzie szybciej twoim sposobem, nie? No to jeżeli robisz to dobrze i tam wiesz, no nie wiem, na przykład nie niszczysz tych kwiatków czy coś w tym stylu, to powinien ci to dać robić po twojemu, nie? No tak, nie? Skoro wykonujesz to, co ci zlecił i nie niszczysz, nie uszkadzasz, a jest wszystko, jest dobrze, to jakie cholery się czepiać, że to trzeba tak, a tak. Dziwne. No tak to się strasznie denerwuje na W, nie? Ja nie mogę z takimi ludźmi robić, nie? Ja takim prosto, bo od razu mówię, co o tym myślę i... to idę do domu, nie? No, to nie ma sensu. Chodzę do pracy po to, żeby zarobić pieniądze, a nie się narobić albo... się denerwować cały dzień. Z jednej strony śmieszne, a z drugiej przerażające. Jak można być ograniczonym? No i dobra, tam miałem 5 ton, tutaj mamy 7900 i po polach. Przeol, podkreślenie. Liczy się efekt, a nie metoda. No jak słyszysz, to nie u Niemców, czy tam Holendrów. U nich się liczy, że to ma być tak, jak dziadek powiedział. No czy wiesz, że też nie mówię, że wszyscy są tacy, nie? Bo to wiadomo, ale to jest tak, no, częściej się spotyka takiego, który musisz robić jego sposobem, albo nie robić wcale, niż na odwrót, nie? Na przykład teraz robię na rozbiórkach, budowach, wiesz, jakieś tam ścianki działowe, wszystko tego typu, zostawiamy gołe betony, nie? No jak chłop widzi, że masz jakieś pojęcie, no to mówię ci, idź, zrób to i to i on tam wiesz, nie przychodzi, nie patrzy jak ty młota trzymiesz, czy ty, w którą stronę ty machasz młotkiem, nie? Jest robota zrobiona i tyle, nie? Jest, Maria. No, to jest akurat Niemiec, który pracuje w Holandii, nie? Aha. No to taki bardziej ważny majster to jest Holender, ale... Też chłop w porządku, taki w miarę myślący, tak. Przeol, podkreślenie. LUL. Tak, Przeol, LOL. Jak cholera jasna. No, to ja podziękuję. Ja może go zgaszę. W sumie ja go nie potrzebowałem. Nowy kombajn. Nie, nowy to jest ten mały pierwszy, jaki był. Tak.
tak, to pojedźmy dalej do pracy, rodacy. Nie, to odwiozę przyczepę, nie? Kombaj to tam był tak zaparkowany. Na to nie zwracam uwagi. Przypuszczam, że to jest wada fabryczna i po prostu zielone ciągnie do zielonego. Żółte jakoś jedzie, trzyma się drogi. Przeol, podkreślenie. Na pewno wyszczerzone zęby i roześmiane oczy. O. Wow, drzewka zwłaszcza podrosły. Zwłaszcza ten man. A nie, nie, no. On to się trzyma wyznaczonego azymutu i go nic nie ruszy. Żart. Witamy uśmiechnięta buźka. No siemanko, witamy na kanale. I witamy kierownika Łukasza, który właśnie do nas dołącza. Tam był główny silos, to tam będziemy sypać do tego pierwszego. Siemanko, witamy. Także jak pewnie zdążyłeś zauważyć w opisie... Co tam robicie? Streamujemy, gramy co wieczór. Natomiast teraz aktualnie rozwijamy farmę, jak się tylko da, gospodarstwo. Wszystkie rodzaje upraw. Ze zwierząt brakuje nam tylko koni. Pysiowati. Po prostu nie chce mi się jeździć. Spoko, Pysio. No i mamy synchronizację. Dzień dobry, panie kierowniku. Dzień dobry. A kto w tym dobry? Zabiliśmy na płocie. Gdzie, jaki, co? Nie, mówiłem, już tłumaczyłem. Tutaj widzą, że to wada fabryczna, zielone ciągnie do zielonego. On tam pewnie był. On zawsze tam chyba był. Zostawić was na farmę, czy ciągniki to zawieszają, no? Było tam.